Po raz pierwszy w historii naszej czy mojej Akademii Whisky postanowiłem nakręcić odcinek na temat produktu amerykańskiego. Jako się przed tym wcześniej wzbraniałem, natomiast wasze komentarze zarówno tu na YouTubie, jak i na Facebooku skłoniły mnie do tego, żeby jednak jakąś historię amerykańską przedstawić. Pewnie jak czytaliście na temat historii whisky amerykańskiej, doczytaliście, a jak nie, to ja w kilku słowach przybliżę. Otóż od XVII, a szczególnie w połowie XVIII wieku nastąpiła wielka migracja z Europy właśnie na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Wśród migrantów mieliśmy zarówno Szkotów, Irlandczyków, ale byli też przedstawiciele, nazwijmy to, tego stałego lądu, czyli Holendrzy, czyli Niemcy. No i oni przypłynęli na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Przywieźli pewnie ze sobą pewien zapas trunku, bo wszyscy w owym czasie pili. Zatem mieli produkty, które były dostępne u nich w krajach, z których przybyli, ale te trunki, ile by ich nie przywieźli, dosyć szybko zapas ich się wyczerpał, i zostali na lodzie. Okazało się dla Szkotów i Irlandczyków, że to ulubione zboże, do którego przywykli, czyli jęczmień, jest zbożem niedostępnym na wschodnim wybrzeżu Ameryki, głównie ze względów klimatycznych, ale zastali tam żyto, które akurat na tej gorszej jakości gleby się udawało. Zatem zaczęli produkować trunek z żyta. W ten sposób narodziła się kategoria whisky żytniej. W 1791 roku pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli George albo Jerzy Waszyngton, wprowadził podatek od produktów alkoholowych, który spotkał się z wielkim oburzeniem i negatywną reakcją producentów, którzy doszli do wniosku, że dlaczego produkt ich ciężkiej ręcznej pracy, czyli uprawy, który w głównej mierze stosowany był do barterowania, ma być opodatkowany. Szczególnie, że to opodatkowanie nie było uczciwe. Mali farmerzy mieli płacić na początku bodajże 11 centów od galona, natomiast duzi producenci po przekroczeniu pewnego progu produkcji ta wysokość podatku im się wypłaszczała. Innymi słowy, warto było produkować jak najwięcej, żeby tego podatku zapłacić jak najmniej. To właśnie spowodowało pewną rebelię producentów, która osiągnęła swoje apogeum w 1794 roku, co znów skłoniło Jerzego Waszyngtona do tego, żeby powołać pod broń około 13 tysięcy żołnierzy, czyli milicjantów, którzy mieli uporządkować sytuację i wyegzekwować zaległe, bo niepłacone od 1791 roku podatki. Kiedy jednak żołnierze czy milicja zjawili się na miejscu, okazało się, że tych rebeliantów nie ma, oni się rozproszyli. Część, jak mówi historia, zaczęli się przenosić w głąb kraju, na zachód, żeby znaleźć lepsze warunki do życia. Kolejną datą, o której chcę wspomnieć, to jest rok 1776 roku, kiedy w Kentucky opublikowano akt, który się nazwał Corn Patch and Cabin Act, mówiący o tym, że ktokolwiek z osiedleńców wyrazi zgodę na to, żeby na terenie, który pozyska, wybudować dom i obsiać pole kukurydzą, zostanie mu przydzielone 400 akrów ziemi, to nadal jest chyba 160 prawie hektarów, dostanie tą ziemię za darmo. W związku z tym mówi się, że część oczywiście tych rebeliantów, którzy nie mogli się pogodzić z polityką rządu federalnego, uciekła na zachód, ale oczywiście na miejscu też od dawna funkcjonowali już jacyś producenci. Mówi się, że właśnie w czasie tej rebelii całej, czyli pod koniec XVIII wieku, w Kentucky już funkcjonowało około 500 destylarni, czy
mniejszych lub większych, 500 producentów, którzy produkowali whisky. No i oczywiście ci, co się przenosili, przekroczyli Appalachy i znaleźli się po stronie Kentucky, no musieli się przyzwyczaić do nowego zboża, jakim była kukurydza. Czym stoi, z czego słynie i dlaczego akurat Kentucky? No otóż po pierwsze mamy potężne pokłady wapiennych gleb, które filtrują twardą wodę, filtrując z niej te związki żelaza, sprawiając, że ona się staje bardziej taka słodka w smaku, taka o zabarwieniu wapienno-magnezowym. Tej wody też był dostatek, jest dostatek, w związku z tym łatwo było pozyskać ten główny składnik do produkcji bourbona. Po drugie, żyzne gleby sprawiały to, że kukurydza rosła obficie. Po trzecie, mieliśmy mnóstwo drzew, a jak były drzewa, to łatwo było z nich produkować beczki, no, które oczywiście na wstępie w zamyśle nie służyły temu, żeby maturować produkt, żeby on zmienił swój charakter na lepszy, no ale w ogóle stosowano takie beczki jako pojemniki do przechowywania czegokolwiek, nawet przecież też i wody. Mieliśmy wreszcie dobrze rozwiniętą sieć wodną czy sieć rzeczną, którą można byłoby ewentualnie te produkty transportować dalej. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy pole z kukurydzą, na jesieni tą kukurydzę zbieramy, część przeznaczamy dla siebie, aby dalej przez zimę przetrwać. Mając jeszcze nadwyżkę, oferujemy ją sąsiadowi, z którym się barterujemy na produkty, które on posiada. Nadal mamy tą nadwyżkę. Możemy sobie nawarzyć piwa. Pamiętajmy jednak, że w XVIII wieku nie znano kategorii pasteryzacji, w związku z tym nawet to piwo musiało być skonsumowane w kilka dni, żeby się nie zepsuło. No a jeśli nadal mieliśmy nadwyżkę, no warto było dokonać destylacji alkoholu. Taką destylację z kukurydzy przeprowadzano. Produkt, który był produktem, jak wspomniałem, który można było barterować, więc jeżeli sobie coś przedestylowaliśmy, napełniliśmy butelki, mogliśmy podjechać do najbliższego miasta, wejść do sklepu z ubraniami na przykład, wymienić sobie nasz bimberek na ubrania, na cokolwiek innego. Zatem ta whisky czy bourbon był w głównej mierze środkiem barterowym, a poza tym pomagał przeżyć trudne chwile, poprawiał humor. Sami wiecie, jak to jest. Sama nazwa bourbon wzięła się, są dwa sposoby, na które się powołują historycy. Pierwszy mówi o tym, że w trakcie wojny o niepodległość między koroną brytyjską a Amerykanami w zwycięstwie, przypomnijmy, że wojna trwała 1775-1783, w wojnie i w zwycięstwie nad koroną brytyjską pomagali Amerykanom Francuzi, no i że w hołdzie dynastii czy rodowi Bourbonów za tą pomoc w zwycięstwie i uzyskaniu niepodległości nazwano to hrabstwo Bourbonem, ale jest też druga jak gdyby interpretacja, która mówi o tym, że oczywiście produkt z Kentucky był później transportowany na łodziach z płaskim dnem Ohio, rzekami Mississippi, Ohio do Nowego Orleanu. No i w Nowym Orleanie był taki dystrykt, czy taka dzielnica francuska, gdzie bourbon był bardzo popularny, w związku z tym ulicę, na której było dużo tawern, restauracji, nazwano bourbon. Tak przynajmniej mówi historia. Jeżeli chodzi o same beczki, to też jest wiele interpretacji tego, skąd to się wszystko wzięło. No, niektórzy mówią, że baptysta wielebny Elijah Craig kiedyś nalał świeżo przedystylowanego bimbru czy moonshine'u do beczki, która była nadpalona czy lekko spalona uprzednim pożarem. No i nagle się okazało, że z takiej beczki wyszło coś ciekawszego. No ale też jak gdyby ten długi transport na po
południe zrobił swoje. Warto pamiętać, że kukurydzę się zbiera jesienią, żeby przetrwać zimę. Natomiast rzeki były na tyle płytkie, że dopiero po zimie przypływ sprawiał, że te łodzie z płaskim dnem mogły transportować produkty dalej. Więc jeżeli ktoś zebrał kukurydzę jesienią i nawet to przedestylował, to do kwietnia już minęło kilka miesięcy. No i ta podróż później do chociażby Nowego Orleanu też trwała około 90 dni. Zatem ten przezroczysty moonshine, który dopłynął do Nowego Orleanu, przebywając w tych dębowych beczkach, nie wiem, kilka miesięcy, jednak robił się bardziej łagodny, nabierał ciała, pojawiała się jego prawdziwa dusza. No i jak gdyby to były początki tego pomysłu, żeby ten trunek przetrzymywać w beczkach. Warto jeszcze powiedzieć, że w 1964 roku Kongres Amerykański uznał tę kategorię alkoholu jako trunek charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to nie jest tak, że bourbon może być produkowany tylko w Kentucky, może być produkowany w jakimkolwiek stanie Stanów Zjednoczonych. Mogą to być również Hawaje, Kalifornia, obojętnie gdzie. Natomiast wiadomo, że najwięcej tych producentów znajduje się jednak w Kentucky. Żeby bourbon mógł być nazwać bourbonem, jeszcze nawiążę może do samej definicji, w zacierze, czy w tym tak zwanym mash bill, musi być przynajmniej 51%, a maksymalnie 80% kukurydzy. Musi on być przechowywany w nowych, świeżo wypalonych beczkach. I jeżeli mamy na etykiecie napis Kentucky Straight Bourbon, musi dojrzewać w beczkach przynajmniej 4 lata. Bez tego napisu Kentucky, jeżeli będziemy mieli napis tylko Straight Bourbon, wtedy może dojrzewać 2 lata. W beczkach mamy jeszcze kategorię whisky kukurydzianej, której zawartość jest powyżej 80%, ta w ogóle nie musi dojrzewać, żeby się nazywać whisky kukurydzianą, ale zostajemy przy bourbonie. Dodatkowo elementem definicji jest to, że w trakcie destylacji nie może być odbierany z mocą wyższą niż 80% i nalewany do beczek z mocą wyższą niż 62,5%. Nie może mieć też żadnych dodatków, jak w przypadku na przykład szkockiej, czyli chociażby karmelu. Ten kolor musi być kolorem naturalnym, pozyskiwanym głównie z tej mocno wypalonej, świeżej beczki. Marka Rebel Yell, którą tutaj mam przed sobą, jest to dosyć młoda marka, ale ciekawostką jest to, że właścicielowi receptury, pan się nazywał William Weller, w 1849 roku przypisuje się stworzenie tej receptury bourbona pszenicznego. Pamiętajmy, że tradycyjną recepturą bourbona jest bourbon bazujący na życie jako tym drugim składniku. I Williamowi Wellerowi przypisuje się stworzenie tej receptury, w której żyto zastąpił pszenicą. Firma później się połączyła z destylarnią Stecel. Od 1910 roku funkcjonowała jako Stecel Weller, ale dopiero mniej więcej w latach 60., kiedy burmistrzem Louisville był Charles Farnsley, on postanowił stworzyć trunek, który będzie przypominał o minionym stuleciu, czyli o rocznicy 100 lat od zakończenia się wojny secesyjnej. Tu dla odmiany pamiętamy pomiędzy rokiem 1860 a 1865. Najpierw 7, potem jeszcze 4, czyli łącznie 11 stanów odłączyło się od Unii, głównie na skutek protestu przeciwko planom Abrahama Lincolna o zniesieniu niewolnictwa. W owym czasie Stany Północne były bardzo dobrze rozwinięte, miały dobrą sieć dróg, inwestowały w przemysł, inwestowały w drogi kolejowe, inwestowały w miasta. W trakcie, kiedy południe bazowało głównie na dużych plantacjach bawełny i na niewolnictwie, nie wyobrażali sobie, żeby można było te plantacje utrzymać bez tej siły niewolniczej. Pamiętajmy, że nawet w trakcie wojny 22 miliony osób zamieszkiwały
północne Stany, 9 milionów zamieszkiwało południowe Stany, z czego z tych 9 milionów 4 miliony to byli niewolnicy. W związku z tym to była ta wojna, która trwała. Wiadomo, jak ona się skończyła. Konfederaci zostali pokonani. No ale z okazji stulecia, które minęło od tej wojny secesyjnej, właśnie Charles Farnsley postanowił wypuścić edycję Bourbona, nazwał go Rebel Yell jako wspomnienie o krzyku, który w trakcie tej wojny secesyjnej wydawali konfederaci. Po pierwsze, podobno po to, żeby podnieść swoje morale, po drugie po to, żeby wystraszyć przeciwnika. Bourbon ten tak naprawdę uzyskał szeroką dystrybucję w latach 80. zeszłego wieku. Tak jak powiedziałem, jest to bourbon pszeniczny. Jeszcze do niedawna cała produkcja odbywała się w destylarni Heaven Hill, no ale w 2018 roku firma Luxco zainwestowała w destylarnię, która się nazywa Lux Row w miejscowości czy w miasteczku Bardstown, i w lutym przyszłego roku będzie premiera oficjalnego już 4-letniego bourbona pochodzącego z tej nowej destylarni. Póki co w środku jest jeszcze destylat pszeniczny z destylarni Heaven's Hill. No i jak wygląda receptura? Wygląda ona tak, że mamy 68% kukurydzy, 20% pszenicy i 12% słodu jęczmiennego. Jak wygląda sama produkcja? Wygląda, wiadomo, że inaczej niż w przypadku whisky. Do destylarni zjeżdżają ziarna kukurydzy, w tym wypadku pszenicy i jęczmienia. One są myte, sprawdzane, czy nie są, nie mają jakichś brudów w środku, czy nie ma na nich pleśni. Jeśli nie, to zostają wrzucane do specjalnego kotła, gdzie następuje gotowanie. Kukurydza, w przeciwieństwie do słodu, do jęczmienia, nie może być poddana procesowi takiemu, który przekształci tą skrobię w cukier w taki sposób, jak robią to destylarnie szkockie. Musi się to odbyć w kotłach, gdzie najpierw jest wrzucana kukurydza, wysoka temperatura i następuje gotowanie. Później się ten płyn trochę schładza, dorzuca się żyta, gotuje się przez pewien czas i znów się składza i na koniec dosypuje się słodu jęczmiennego. Później metoda sour mash, która polega na obniżeniu tego naturalnego pH, które wynosi około 7. Obniżyć to pH można metodą właśnie sour mash, czyli pobrania tak zwanego backset, niektórzy nazywają to stillage, czyli pozostałości po pierwszej destylacji z kolumny destylacyjnej, dodania tego do nowo tworzonego tego zacieru, po to, żeby te pH obniżyć do 5 z hakiem. Chodzi o to, żeby te bardziej kwaśne pH utrudniło niepożądanym bakteriom rozrastanie się, a żeby całą robotę mogły wykonać te nasze pożyteczne drożdże. Różnicą w produkcji między bourbonem a whisky jest chociażby to, że ten tak zwany wash, czyli już ten słodki, przefermentowany płyn, w przypadku single malt jest filtrowany i transportowany do destylacji, natomiast w przypadku bourbona nie następuje filtracja. Zatem ta pierwsza destylacja, powiedzmy, która się odbywa w kolumnie destylacyjnej, ten cały backset, który nam spływa na dół, to jest nie tylko woda, która się nie przedostała na drugą stronę, ale też te resztki, powiedzmy, kukurydzy, żyta, pszenicy czy samego jęczmienia. I mamy w przypadku bourbona, oczywiście większość destylarni robi podwójną destylację. Można to robić tak, jak na przykład taka malutka, bardzo przyjemna destylarnia Yellowstone Branch, gdzie mają coś, mały alembik, który się nazywa stripper, i tam jest pierwsza destylacja i pozbycie się właśnie tych takich resztek. Moc alkoholu jest podbita do 20-30% i później przechodzi do tradycyjnego już miedzianego alembika. W przypadku destylarni Lux Row wygląda to tak, że mamy wysoką na 14 metrów, to tak jak budynek czteropiętrowy, kolumnę destylacyjną w pełni miedzianą, gdzie następuje pierwsza destylacja. Po tej destylacji alkohol osiąga 50-60%, później jest transportowany do czegoś, co się nazywa doubler, gdzie następuje jeszcze bardziej wyczyszczenie tych oparów alkoholu i podbicie mocy do
tam 70 paru, pamiętamy, że zgodnie z definicją nie można przekroczyć 80%. No i mamy tutaj limitowaną edycję, która dopiero co pojawiła się w Polsce. Mamy Rebellion Kentucky Straight Bourbon, który został poddany procesowi finiszowania w beczkach po Porto. Mamy tutaj do czynienia, jak wspomniałem wcześniej, z naprawdę naturalnym kolorem. Charakterystyka bourbona jest zachowana. Zdecydowanie z kieliszka bije słodycz. Z pewnością coś, co mi mocno przypomina toffee. Z pewnością coś, co przypomina taki brązowy, skarmelizowany cukier. No, na pewno czuć tutaj wanilię, ale pojawiają się nuty, które nie są tak oczywiste i tak charakterystyczne dla bourbona. Powiedziałbym, że mamy tutaj takie aromaty figowe. Mamy aromaty, które nie wiem, czy nie skojarzyłbym z czarną porzeczką. Mamy taki trochę aromat żywiczny, żywicy, która spływa chociażby z sosny. No i zobaczmy, jak to wszystko smakuje. Przypomnę, że Rebelliel butelkowany, ten konkretnie, jest z mocą 45%. I dokładnie taka sama sytuacja jest tutaj. On nie jest tak bardzo słodki jak typowy bourbon. Czuć oczywiście tą słodycz, ale w języku pojawia się taka taninowość, tak jakby trochę nam ten język ściągało. Pojawia się trochę więcej owocowości, niż by nam się wydawało przy bourbonie. Czyli zarówno w aromacie ta słodycz jest trochę zgaszona w stosunku do klasycznych bourbonów. To jest ten dodatkowy wynik czy efekt finiszowania w beczce po Porto. Jeszcze raz ją spróbuję. Tak. I w smaku ta słodycz takiego toffee, takiego karmelu, taka czekoladowa słodycz jest jak gdyby trochę zgaszona właśnie przede wszystkim takimi nutami figowymi, taninowymi, żywicznymi. I cały czas mam takie skojarzenia z delikatną ziemistością, która jest charakterystyczna chociażby dla właśnie wspomnianej przed chwilą czarnej porzeczki. Bardzo ciekawy produkt. Jak wspomniałem, edycja limitowana. Niewiele tego trafiło do Europy. Do Polski dostaliśmy 150 butelek. Więc jeżeli ktoś lubi bourbony, ktoś lubi ciekawostki, to polecam. Zapraszam Was w komentarzach poniżej do tego, jak Wam się podobają bourbony w stosunku na przykład do whisky szkockiej, czy pijacie bourbony, które bourbony Wam najlepiej pasują, czy mieliście doświadczenia z bourbonami finiszowanymi w jakichś innych beczkach. Do nas niedawno przyszła taka seria Blood Out, Pakt VII, która była finiszowana w beczce po Sauternie. Mamy Rebelliela finiszowanego w beczce po Koniaku, a teraz ta nowość w beczce po Porto. Także chętnie posłucham Waszych opinii na temat tego amerykańskiego produktu. A za dzisiejszy dzień dziękuję. Jak Wam się podobało, to proszę to wyrazić pod filmem. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do komentowania, no i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.